powiem, skąd ta siła jest. Bardzo proszę, a jak masz na imię? Mateusz. Dobrze, Mateuszku. Otworzymy ci konto. Weźmiemy tylko dokumenty od twojej mamy. Konta dziecięce, młodzieżowe i studenckie są wyjątkowo atrakcyjną ofertą finansową Polskiej Credit Union. Codzienne transakcje całkowicie zwolnione z opłat za serwis, wyższe oprocentowanie depozytów, bezpłatny dostęp do konta za pomocą karty ATM. Studencka linia kredytowa z oprocentowaniem Prime plus 1%. Więcej informacji w podziałach i na stronie internetowej Credit Union. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. The Exchange Network umożliwia dostęp do konta w ponad 700 bankomatach w Ontario i 2400 w Kanadzie. The Exchange Network. Możesz wpłacać i wypłacać, sprawdzać stan swojego konta lub dokonać przelewu. The Exchange Network. Wszystko bez opłat, czyli za darmo, jak w swoim oddziale Credit Union. Aby skorzystać, wystarczy mieć kartę ATM Polskiej Credit Union. Więcej informacji na stronie internetowej lub w call center. W tym roku celebrujemy 44. rok wielokulturowej stacji radiowej, docierającej do ponad 30 języków. Radio Chin i telewizja oferują wysokiej jakości programy, honorując wielokulturowość Kanady. Przyjdź w tym roku na Chin International Picnic i świętuj naszą 44. rocznicę. Wystąpią artyści i piosenkarze z całego świata. Atrakcje wesołego miasteczka, konkursy, międzynarodowy bazar i dużo więcej. Chin Picnic w dniach 1 i 3 oraz 4 lipca. Zatem do zobaczenia. W niedzielę 13 czerwca w parafii świętego Eugeniusza de Mazeno w Brampton będzie miało miejsce wielkiej wagi wydarzenie związane z budowaną tam świątynią. Więcej szczegółów na temat uroczystości oczekiwanej nie tylko przez parafian przedstawi Państwu proboszcz ojciec Adam Filas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani rodacy, pozdrawiam Was ze świętej ziemi. Ze świętej ziemi, na której stoi już świątynia, milenijne dzieło Polonii Kanadyjskiej. Pozdrawiam Was z tej ziemi, na którą przybędzie po raz trzeci już Jego Eminencja ksiądz kardynał Józef Gręb, prymas Polski senior. Ksiądz prymas przybywa do nas 13 czerwca, aby wmurować ten oto kamień. Kamień, który pochodzi z grobu świętego Piotra, a który został poświęcony przez naszego umiłowanego papieża Jana Pawła II, sługę Bożego, 21 maja 1998 roku w Rzymie. Ten kamień już 13 czerwca spocznie w murach naszej milenijnej świątyni. Będzie to cudowne połączenie nie tylko duchowe, ale także fizyczne połączenie tej milenijnej świątyni Polonii Kanadyjskiej ze świątynią, z Bazyliką Świętego Piotra w Rzymie. Kochani rodacy, pragnę wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na te uroczystości. Jak wspomniałem, będzie ksiądz prymas senior, ale będzie też arcybiskup Toronto Thomas Collins. Będzie wielu znakomitych gości, którzy wezmą udział w tej historycznym wydarzeniu. Wydarzeniu niepowtarzalnym, bo przecież tylko jeden raz można wmurować kamień węgielny. Tylko jeden raz można zaświadczyć temu wydarzeniu. Ksiądz prymas przybędzie tutaj i stanie na tej świętej ziemi po raz trzeci. Wiemy, pamiętamy, to przecież on powiedział, nie znam większego milenijnego dzieła Polonii na świecie.
to też jest znak, że to milenijne dzieło Polonii Kanadyjskiej jest ważne. Ważne nie tylko dla Polonii w Kanadzie, ale ważne dla Polonii w ogóle, Polonii na świecie i ważne dla Kościoła. Bądźmy tu obecni, nie tylko duchem, ale ciałem. Dajmy świadectwo, że sprawy polonijne, sprawy Kościoła są nam ważne, są dla nas ważne, są istotne i że je całym sercem popieramy. Bo tak jak mówiłem wielokrotnie, możemy dokonywać jeszcze większych dzieł, jeżeli będziemy jednością, jeżeli będziemy zawsze starali się sobie nawzajem pomagać, jeżeli będziemy siebie nawzajem w tym, co robimy, popierać. Moi kochani, jeżeli chodzi o program uroczystości, to już od godziny 10 będzie część drogi Steeles Avenue zamknięta, ale będzie można się swobodnie poruszać po drugiej części drogi. Będzie oczywiście bardzo dużo policji, którzy pomogą nam w kierowaniu ruchem i w zachowaniu bezpieczeństwa. Naszego zacnego gościa, księdza prymasa, przywitamy na skrzyżowaniu Steeles Avenue i Mavis i uroczyście w formie parady, a tutaj znane są parady papieskie, przejdziemy do polowego ołtarza, aby tam rozpocząć najświętszą ofiarę. Po zakończeniu mszy świętej wspólnie z księdzem prymasem i zaproszonymi gośćmi przejdziemy tutaj przed nasze milenijne dzieło Polonii Kanadyjskiej, aby zaświadczyć w murowaniu kamienia węgielnego właśnie w ścianę tej świątyni. Ten kamień pozostanie już tutaj, jak wiemy, na zawsze. Po zakończeniu uroczystości pragnę wszystkich rodaków, wszystkich zaprosić do Pearson Convention Center, gdzie chcemy uczcić naszego zacnego gościa i wszystkich przybyłych, gdzie chcemy wspólnie przebywać, cieszyć się tym wielkim wydarzeniem, kolejnym milowym krokiem w realizacji budowy milenijnego dzieła Polonii Kanadyjskiej. A więc zapraszam na bankiet z księdzem prymasem do Pearson Convention Center. Bilety są dostępne, można zadzwonić do parafii, można w każdej chwili poprosić o zarezerwowanie stolików, abyśmy rzeczywiście wypełnili te sale po brzegi i byśmy budowali tego ducha polonijnej wspólnoty, będąc razem ze sobą i z księdzem prymasem. Bardzo serdecznie zapraszamy.